Gustaw Kozłowski, trener LKS-u, Rogowo, derby, Pałuk, tym razem Rogowo górą. Nie chcę mówić, jak tutaj miejscowi mówią, bo to nie wypada. Przypomnę tylko wynik 2-4. Panie Bogusławie, co o meczu? Co o meczu? O meczu mogę powiedzieć tylko tyle, że mieliśmy swoje słabsze momenty, nad którymi musimy popracować, żeby nam się w kolejnych meczach nie zdarzały, kiedy oddajemy inicjatywę przeciwnikowi. Początek meczu też nie wyglądał tak, jak powinien wyglądać w naszym wykonaniu, ale cieszę się, że udało się to wszystko pozbierać w trakcie spotkania. Uważam, że też mogliśmy troszeczkę więcej zimnej krwi zachować w półkolu strzałowym i na pewno nasz dorobek ramkowy byłby bardziej okazalszy. Za kilka dni kolejny mecz z tym samym przeciwnikiem, z LKS-em Rogowo 11. Rozumiem, że aspirujecie do czwórki finałowej i z jakim nastawieniem przystąpicie do tego meczu? Z LKS Gąsawa. Tak. Powiem w ten sposób, że my nie wybiegamy aż tak daleko w przyszłość. Nie mówimy sobie o pierwszej czwórce. Wzorem Kamila Stocha czy Adama Małysza interesuje nas kolejny mecz i w każdym kolejnym meczu chcemy wznosić się na swoje wyżyny i chcemy sprawiać radość naszym kibicom, którzy dzisiaj tłumnie przybyli na stadion, za co im serdecznie dziękujemy i za gorący doping. A co przyniesie nam przyszłość? No zobaczymy. Przed nami jeszcze kilka meczów z drużynami, które będą z nami o tą czwórkę rywalizowały, jak choćby mecz z Politechniką Poznańską, z Gąsawą. Został nam również mecz z Toruniem. Tak jak powiedziałem, no w każdym meczu chcemy się wznosić na swoje wyżyny i myślimy tylko i wyłącznie o najbliższym meczu. Tabela tak się ułożyła, że mecze najważniejsze moim zdaniem to będzie ostatnia sesja meczowa. Gracie właśnie z Pomorzaninem Toruń, a vice versa w Gnieźnie start Gnieznoga z Siemianowiczanką. Czy ta presja wpływa na zawodników? Bo to będzie mecz o wszystko, podejrzewam, to będzie mecz o awans do czwórki. Tak jak powiedziałem, no, nie wywieramy niepotrzebnej presji na zawodnikach, nie mówimy głośno o pierwszej czwórce, bo tak jak powiedziałem, jeszcze raz, kolejny raz, żyjemy tylko każdym kolejnym meczem i do każdego kolejnego meczu chcemy się dobrze przygotować, żeby te swoje umiejętności pokazać. Dziękuję moim i Państwa rozmówcom. Był trener LKS-u Rogowo, Bogusław Kozłowski. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.